Zanim zapytacie się, do czego potrzebny mi jest tak długi C-track złożony głównie z modułów do przechowywania, to spójrzcie na ten cud, na moją bazę na głębokości 627 metrów. Podać mi rozumie, jestem Szopski, a to jest kolejny z Subnautica Below Zero. Z chęcią powiedziałbym, żebyście ustawili łapeczkę w górę, żeby zobaczyć kolejny odcinek, ale nie wiadomo, czy takowy powstanie, czy to przypadkiem nie jest już ostatni odcinek w tym sezonie. Dlatego jeżeli chcecie zobaczyć kolejny sezon Subnautiki z nową historią, która będzie prawdopodobnie całkowicie napisana od nowa, to dajcie mi znać łapeczką w górę i dobijcie do 200 tysięcy. A dzisiaj prawdopodobnie w końcu zrobimy naszego kosmicznego Frankensteina i damy Alanowi nowe ciało. Ale najpierw pewnie jesteście ciekawi, po co mi tak naprawdę jest ta baza na tej głębokości. Otóż musimy prawdopodobnie dostać się jeszcze głębiej. Alan mi dokładnie nie powiedział, gdzie mamy dotrzeć, ale z tego, co on pisał, to gdzieś powinna być jakaś tak naprawdę baza prekursorów, w której możemy te ciała stworzyć, albo po prostu możemy, jakby to powiedzieć, dać materiały do stworzenia, przynajmniej tym wszystkim systemom, które oni mają. Skąd to wiemy? No bo przecież oczywiście było tam to napisane, tylko to jest jedyne miejsce, którego do końca nie zwiedziłem. Nie chcę tego robić w C-Tracku, ponieważ tutaj grasuje więcej potworów niż ten jeden, którego widzieliście tam wcześniej, ponieważ one czasami lądują poza mapą i ich tak naprawdę nie widać, tak? A tutaj mamy dwie specjalne kabiny, które mi pozwalają po pierwsze mieć kontrolę nad bazą i widzę mniej więcej, ile mamy mocy, bo tak, tam jest reaktor jądrowy, bardzo przydatny, kiedy mamy 0 stopni na zewnątrz i nie ma źródła światła i przy okazji biosfera tutaj tak naprawdę nie istnieje, poza rybkami, które wolałbym zjeść niż przerobić na energię elektryczną, bo wiecie, żeby jeść to też trzeba czasami oddychać. Jednak tak, możemy sobie sterować w tym momencie dronem, co oznacza, że możemy dobrze sprawdzić okolice. Jak też kojarzę, to niedaleko powinna być ta studnia, tak to nazywam, która nas zaprowadziła do tego jednego miejsca, w którym znaleźliśmy jedną z części ciała Alana. Widzicie? Tam jest kolejny, więc za nami jest jeden i z przodu jest jeden. Tego naprawdę tu będzie sporo. Pytanie tylko, gdzie to było? Gdzie jest ta studnia? Ponieważ jak dobrze widziałem na mapie, to gdzieś tutaj jest jeszcze teren nieodkryty przez nas i powinny być jeszcze inne kryształy, nie takie jak te, tylko bardziej czerwone. Tak przynajmniej było widać na trailerach i na tych wszystkich screenach, jakie wysyłali twórcy. Tak, to jest chyba ta studnia, jak dobrze pamiętam. Tylko pamiętajmy, tutaj zasięg to jest zaledwie 400 metrów, więc my to miejsce opuszczamy i płyniemy dalej. Sprawdźmy w takim razie, tam coś jest i tu coś jest. Więc na razie to jest dosyć bezpieczna odległość dla nas do przebycia. Tutaj już niestety ściana, więc tędy dalej nie dotrzemy, no chyba, że w tej dziurze coś będzie. Nie, niestety nie, ale za to mamy materiały, które by się do czegoś przydały. Tu ogólnie jest naprawdę sporo materiału, więc też mimo tego, że dużo znalazłem na powierzchni, przy tych bezpiecznych rejonach, na Twisty Bridges i tak dalej, to akurat tutaj też można znaleźć sporo na przykład litu, który jest potrzebny do umocnień w bazie i tu jest chyba to miejsce, do którego mamy iść. Zobaczcie, widzicie? Tam już się robi czerwono. Mój sygnał się zaraz powinien tracić jeszcze bardziej, więc zostawię sobie tego drona w tym miejscu, żeby widzieć mniej więcej, gdzie on jest. Mam nadzieję, że go widzimy. To jest 400 metrów, nie jest daleko. I jeżeli tam dotrzemy, to powinniśmy mieć naprawdę w końcu możliwość spotkania Alana i osobiście, tak, wyjmiemy go sobie z głowy. W końcu tego pasożyta się pozbędziemy. Myślę, że odepniemy sobie wszystkie moduły ładunkowe, bo nie będą mi niczego potrzebne. Zostawię sobie je pod bazą, tak żeby przypadkiem mi nikt ich nie uszkodził. I na szczęście mam wszystkie materiały, które są potrzebne do stworzenia konkretnie tych części ciał, które tutaj są. Bo jeżeli jest ich więcej, to nie mam materiału, bo ja mam wszystko wyliczone. Więc mamy praktycznie materiały na trzy części. Oczywiście mam tą jedną kostkę jonową, znajduje się ona w C-Tracku, w tym module z fabrykatorem, bo tam na szczęście mamy jeszcze jeden taki specjalny schowek, w którym możemy wszystko przechowywać, co jest nam potrzebne na teraz. I jest parę materiałów, które jeszcze pewnie pamiętacie z ostatniego odcinka. Sztabka tytanu oczywiście jest tutaj zostawiona na wszelki wypadek, jakbyśmy też potrzebowali kolejnych modułów, ale mam nadzieję, że nie będą mi do niczego potrzebne. Teraz nam pozostaje tylko tam popłynąć. A później jeszcze bym się przywitał z tym stworkiem, który tutaj pływa i bliżej się przyjrzał poprzez naszego drona. Ja już się przyjrzałem mu wystarczająco blisko osobiście, więc teraz warto zbadać to dronem. Fajnie, gdyby jeszcze w dronie była możliwość skanowania różnych rzeczy. Dzięki temu na pewno mielibyśmy o wiele łatwiej. Wiecie co, ja bym go odwiedził. No mamy przy sobie materiały warte parę godzin gry tak naprawdę, ale no nie mogę się podtrzymać, żeby się z nim nie spotkać, tak? No koleżka jest ewidentnie zagubiony. On szuka przyjaciela i on dlatego ma takie macki, żeby się do mnie przytulić i powiedzieć: zostań moim przyjacielem,
A ja mówię, nie! Odpływał jednak. Bo sobie zdałem sprawę z tego, że mamy 30% energii i nie chcę tego marnować na impuls. Kurczę, no tutaj jest akurat bardzo fajnie. Podoba mi się to miejsce. Halo? Co to było? To akurat było złe. Słyszałem chyba jakiś dźwięk, albo ja już mam takie dziwne dźwięki w głowie. To jest piękna kamera. Ją akurat można wykorzystać na wiele sposobów. Na przykład zobaczyć, czy na naszym łowisku są ryby, czy coś. Ale teraz mamy chyba dwa przejścia, którymi warto byłoby się przedostać gdzieś. Tylko tutaj jest technologia prekursorów. Ja bym bardzo chciał ją dostać. A, i dostaliśmy też zrzut z góry. Jest gdzieś tutaj nad nami bezpośrednio. Nie wiem, co to ma być, ale pewnie się o tym przekonamy. A to myślałem, że z technologia prekursorowa to się po prostu tak światło odbijało. Naprawdę, to miejsce jest niesamowite. Rozumiem, że takie tu jest ciśnienie, że to wszystko zostało w ten sposób stworzone dzięki ciśnieniu, ale ja się na ten temat nie chcę wypadać, nie jestem ekspertem i za takiego nie chcę tutaj uchodzić. Schematów raczej tutaj żadnych nie znajdziemy więcej. Chociaż Altera w takim razie tutaj doszła, skoro są różne elementy typu ramię i tak dalej. Mogę się tylko przyznać wam do czegoś, jak już tak siedzicie tutaj ze mną, to przyznam się, że zginąłem tutaj w trakcie budowy tej bazy i ją drugi raz musiałem budować. A i wiecie, gdzie mnie teleportowało? Prosto do pierwszej bazy. Nie, nie tej, co ja stworzyłem, tylko tej, która została zlana lawiną. Byłem pod mapą. Chciałem niestety grę zrestartować, ale czasami naprawdę powinienem po prostu mieć nagrywanie włączone w tle, tak o, żeby sobie chodziło. Czy mam obecność znacznego obiektu w okolicy? Nie można zidentyfikować. O jest! To jest ten obiekt! Tego pewnie nie zidentyfikowałeś! On mnie w łapkę wprowadzi. Wiecie, czego jej brakuje? Tego, że Ala nas ostrzega o niebezpieczeństwie. No bo on w sumie, wiecie, jak my zginiemy, to go też nie będzie. No ma pewnie jakieś kopie zapasowe, ale tylko my jesteśmy w stanie przywrócić go do życia. Ej, tego jest tutaj więcej. Nie widzisz mnie. Wiecie, czego brakuje mi teraz najbardziej? Cholernego Citraka mi brakuje! Zostaw mnie, nie Citraka! O nie, ej! Wow, wow, wow! Koleś chciał mi coś pokazać. Chciał mi pokazać swoje wnętrze, ajej! Chciał mi pokazać swoje wnętrze, ja nie byłem zainteresowany jego środkiem. Zostawmy go samego sobie na razie. Tak będzie dla niego najlepiej, mam nadzieję. Czyli tak, gaszenie światła nic nie daje. Mamy tutaj 900 metrów. I te 900 metrów oznacza, że dalej nie popłyniemy, ponieważ nasz Citrak więcej nie wytrzyma. Nie wiadomo, gdzie mamy dopłynąć tak naprawdę. Czy ja teraz dobrze płynę? W sumie tak, bo jakbym płynął źle, to bym płynął raczej do kamerki. Mamy jeszcze parę metrów, żeby tędy przepłynąć. I tu by się dron przydał. Teraz to chyba warto byłoby tą bazę postawić od nowa w tym miejscu i tutaj tego wszystkiego szukać. Naprawdę, to byłoby akurat naprawdę dobrym pomysłem, by się cofnąć, to wszystko sprawdzić. 31% życia. A on tutaj sobie płynie. Wiecie co, nie, to trzeba naprawić, nie ma innej opcji. Mamy jeszcze energię na naprawę, mamy na szczęście. To się źle skończy dla nas. Ale mamy cały czas to przeczucie, bo ta cała oprawka na ekranie to właśnie jest jakieś przeczucie, taki szósty zmysł, może to jest sensor Alana czy coś. Nie no, musimy stąd wyjść na razie, to jest podstawa, ponieważ jeżeli stąd wyjdziemy, to będziemy mieli radar, który mam nadzieję mi pomoże. Idealnie trafiłem akurat tutaj, świetnie trafiliśmy. I jakaś nowa rybka? Czy to już Sara? A, kręgówkę to już jadłem, wszystko jadłem w tej grze, tak naprawdę to się dało. O! A to są latające ryby. Fabrykator w tym obiekcie może być wykorzystany do skonstruowania nowego medium. Mamy niezbędne schematy, potrzebujemy tylko surowców. Akurat jestem przygotowane. O, to jest to miejsce, mamy latarkę na szczęście, więc możemy ją zaświecić i sprawdzić, co tutaj się dzieje. Tu są ma wszystkie te części od niego. Ale muszę to zobaczyć. W ogóle, czy tu mamy jakiś wybór? Czy my mamy go stworzyć na 100%? Czy to jest endgame'ów, czy... Tutaj go stworzymy, tak? Tu jest przejście dalej. Rzecz numer jeden. Użyj fabrykatora. O! Wow. Organa architekta. Czy to jest żeński układ rozrodczy? Czy mi się wydaje?
Teoretycznie nie pytaliśmy się ich o to, jak się rozmnażają. Czy w ogóle się jeszcze rozmnażają, czy po prostu... Wow, mają tylko jeden... Jedną płeć? No, są komputerem teoretycznie, tak? To jest już zupełnie inny poziom istnienia. Co dalej? Tam się konsola otworzy? Tak, otworzyła się. Fabrykator jest gotowy. Ale po co my go tak naprawdę tworzymy? Co? Dlaczego to ma nam czemu służyć? Rozpoczęcie produkcji nośnika pamięci. Siemanko, Alan. Jak Minotaur będzie wyglądał. Pewnie muszę podejść i czas na transfer danych. Nasz koniec chyba. Trochę czasu minęło, odkąd ostatnio mogę wreszcie na ciebie w tyle kierunków. To jest jak pobudka ze snu. Pierwszy raz widzimy prekursora na żywo. Would you like your memories of me removed as well? No. Very well. So this is it. Więc jesteś wolny. Więc zdrać mnie albo zdezintegruj. Nie zrobię takich rzeczy. Ponieważ jesteśmy przyjaciółmi? Bo... To jest cheatowane. Tam jest nasza wolność. They will not seek to capture and dissect you. No. At least not if Sam has anything to do with it. Altera isn't known for its moral nuance. Czyli co my teraz tak naprawdę mamy zrobić? To access the facility, we require a white tablet. We've been looking for the same thing. I might be able to help. Very well. I will remain and do what I can from here. Keep me informed of your progress. Potrzebujemy białej tabliczki, żeby dotrzeć do dalszej części tej placówki. Więc pozwólcie, że wrócę do was zaraz, jak tylko wypłynę na powierzchnię. W celu odwiedzenia pewnej pani. A w samym zrzucie mamy... czy w ogóle ten zrzut gdzieś tutaj jest? Nie słychać go. O, jest tutaj, wisi w powietrzu, więc może lepiej jakbym odebrał go osobiście, już nie podpływając bliżej. W środku mamy... Moduł teleportacyjny Sitraka? O to wam chodziło cały czas, bo wy... Ja się zapytałem w pierwszym odcinku chyba, czy tam drugim. Ciekawe, czy tutaj będą portale i powiedzieliście mi, ha, przekonasz się później, więc wy to kurde trolle jesteście, dobrze? Wiedzieliście, o co chodzi. Tylko kurczę, jak to działa. Aha, dobrze, teraz rozumiem, musimy mieć osobny moduł do teleportacji. Okej, dobra, zrozumiałe. Fajna zabawka. Myślę, że powinienem zrobić taki specjalny odcinek, w którym się jeszcze bawię niektórymi rzeczami. Nawet jakbyśmy zrobili sobie taki tryb kreatywny, to myślę, że byłoby całkiem spoko. Ach, kod trzeba wpisać. 2247. Podejrzewam, że my tutaj mieliśmy dotrzeć. Nie, raczej nie, bo... Tędy też można było się tam dostać, do tego konkretnego miejsca, ale jej już nie ma w tym miejscu. Jestem ciekaw, jakby to wyglądało, gdybyśmy tutaj byli najpierw, po tym, gdy znaleźliśmy wszystko ze sposobem do stworzenia tego ciała od Alana. Ale myślę, że to nie ma znaczenia, bo raczej po prostu by ten jej piesek przyszedł, zabrał nam to, wyszlibyśmy z bazy, wróciliśmy i jej by po prostu tutaj nie było. No ale nie, nie ma jej nigdzie, na to wychodzi, nie zostawiła nam tego tabletu. Więc na to, moi drodzy, wychodzi, że to jest przerwa od Subnautiki na dłuższy czas. Mam nadzieję, że wam się spodobało, cieszę się zmiernie, bo naprawdę ta seria
pomogła mi, żeby znowu być regularnym człowiekiem nagrywającym filmy i mam nadzieję, że dzięki temu będziemy również regularnie nagrywać 7 Days to Die. A jeżeli chcecie zobaczyć odcinek specjalny Subnautiki, w którym robimy wszystko, używamy konsoli, używamy trybu kreatywnego i tak dalej, to daj znać w komentarzach pod filmem. Ja was tymczasem żegnam, po zobaczenia i cześć!